Sobota, 30 czerwca 2018 roku. Z tej strony Mike. Witam wszystkich i zapraszam na 52. ostatnie w tym miesiącu, ostatnie w tym półroczu Kryptoniusy. A w dzisiejszych Kryptoniusach Porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia w kryptowalutach na najbliższe 7 dni, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec, jak zwykle. A jeśli chodzi o newsy, to dzisiaj Polska, NBA, Zcash, Tether. Bitmex, Alliance, Trade.io, Union Square Ventures, Huobi, Coinbase i na końcu LISK w Polsce ze strony Comparic.pl. Także raz, dwa, trzy, kryptoniusy zaczynasz ty. Polska. Banki od dawna robią problemy legalnie działającym podmiotom z branży kryptowalut. Polskie stowarzyszenie Bitcoina, w skrócie PSB, powiedziało nie i wysłało list do UOKiK, czyli Urzędu, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wysłanym piśmie skrytykowano 15 instytucji finansowych za odrzucenie 52 wniosków o założenie konta oraz 25 przypadków zamknięcia konta. Sam, czwarty co do wielkości w Polsce bank, mBank, odrzucił 9 wniosków, zamknął 3 konta. Pytanie, co zrobi dalej z tym, z tym UOKiK? Oczywiście wcześniej też PSB wysłało takie same czy podobne też pismo do KNF-u ze względu na nieuczciwe podejścia banków. Niektóre, niektóre tłumaczenia są wręcz kuriozalne, że na przykład firmy świadczą niedemokratyczny model usług finansowych. No to jest po prostu masakra, tak? Zobaczymy co zrobi Łukik i lecimy dalej. NBA, dawno już nie było NBA, kiedyś mówiłem NBA znowu w świecie krypto, zespół NBA Sacramento Kings ogłosił, że kopie Ethereum, do tego celu używane są zestawy oparte o karty NVIDIA. Co, cieka co ciekawe właściciel królów Vivek Ranadiv jest także magnatem oprogramowania i twórcą Tipco stwierdził on, że jest wielkim fanem Ethereum i waluta ta była oczywistym wyborem, co ciekawe hala Golden One Center jest pokryta panelami fotowoltaicznymi, które generują 1,2 MW energii z tej energii oczywiście jest zasilana hala i dodatkowo jeszcze są zasilane te koparki. No i co Hapro? Może do nich napiszemy, zaproponujemy jakąś im współpracę, no bo kopać Ethereum może, mogą zarobić więcej, tak? Możemy im trochę zoptymalizować koparki za jakieś tam niewielkie 10 bitcoinów. <noise> oczywiście żart, lecimy dalej. Zikesh. Społeczność Zikesh odbyła głosowanie w sprawie ASICów. Okazało się, że społeczność nie chce walczyć z ASICami, że nie chce uczynić walki z ASICami priorytetu. Z tej walki nie chcą uczynić. Panel złożony był z 64 osób, użytkowników. Wynik 45 za tym, żeby olać to, 19 za tym, żeby robić z tego priorytet. Głosowanie było odpowiednio na stworzenie przez e, odpowiedniego antminera przez firmę Bitmain. No i niektóre waluty boją się oczywiście centralizacji, na przykład Bitmain i pule te, Endpool i te drugie, ja o tym mówiłem wcześniej, odpowiadają za 42% wydobycia Bitcoina. Kiedyś w historii pewna pula, która się nazywała bodajże g albo g, -hash, g -hash, przepraszam, przekroczyła próg 51% wydobycia Bitcoina. Oczywiście na to zareagowała społeczność, bo to nie jest tak, że cała pula to są tylko i wyłącznie koparki danego, danego producenta, danego tego. Co nie zmienia faktu, że że Bitmain no, bardzo mocno scentralizował kopanie Bitcoina I jeśli chodzi o jego sprzęt to oni odpowiadają tak naprawdę za 90% wydobycia Bitcoina, no ale społeczność potrafi sobie z takimi rzeczami poradzić nie jest, ja nie sądzę, żeby tu Bitmain coś kombinował, no jak widać waluta z nie chce robić jakichś komedii tak jak Monero oni zostają, tak samo Ethereum, Witalik powiedział, że on też nie chce walczyć z ASICami, zresztą Ethereum przechodzi jak będzie Kasper przechodzi na Proof of Stake lecimy dalej Teter Tether nie stał się ofiarą typu double spend, ataku typu oczywiście double spend. Atak typu double spend polega na tym, że możemy dwa razy tą samą transakcję zatwierdzić i powstają dodatkowe monety. Na początku tygodnia pojawiła się informacja wypuszczona przez zespół Slowmist na temat podejrzanej aktywności wokół transakcji Tethera. Podobno udało się wykonać taki atak w odpowiedzi na. Plotki, zespół Omni odpowiedział, że problem nie leży w protokole Omni, na którym bazuje Tether, a raczej w interfejsie do tej pory nieznanej giełdy. Platforma niepoprawnie zweryfikowała przychodzące transakcje, dzięki temu udało się zrobić coś w tym stylu. Nie oznacza to jednak pustego do drugowania Tetherów, ale raczej, raczej kradzież ich z tego hot wallet powiązanego z internetem giełdy. Nie wiadomo jaka giełda padła ofiarą, oczywiście nie chce się przyznać. Duże giełdy już potwierdziły, że ich środki są. Bezpieczne, a systemy są odporne na tego typu działanie. Lecimy dalej. Bitmax. W nocy z piątku na sobotę cena bitcoina wystrzeliła w górę. Z poziomu 5800 około cena wyskoczyła na 6400. Oczywiście mówimy tutaj o cenie w dolarach ani w rublach. Arthur Hayes, CEO giełdy Bitmex, stwierdził, że cena BTC pod koniec tego roku osiągnie 50 000 dolarów. Osobista prognoza Majka Satoshi to było 35 000 dolarów. Jego zdaniem rynek dzieli tylko jeden krok od powrotu tu wzrostów do tego bull market. A takim krokiem może być na przykład powołanie tego ETF-u. Dla krypto przez SEC i ma działać i śledzić te transakcje, i generalnie atakować tych wszystkich manipulatorów, którzy nieuczciwie manipulują giełdą. Zobaczymy, jak to będzie. I lecimy dalej. Allianz, jeden z najbardziej cenionych na świecie analityków finansowych, wypowiedział się na konferencji na temat przyszłości bitcoina. Mohamed El Arian, główny doradca ekonomiczny alianca, stwierdził, że solidna cena bitcoina jest już jest tuż poniżej 5000 dolarów. Taka wartość może być potraktowana przez dużych inwestorów jako dobry punkt wejścia w rynek, jeśli chodzi o przyszłość, to pomimo faktu, że Bitcoin jest najbardziej udaną kryptowalutą, zdaniem Mohameda pozostanie, pozostanie tylko Store of Value, nie będzie żadnej funkcji miał. W 2017 roku pan ten stwierdził, że cena powyżej 4000 dolarów za Bitcoina jest to przewartościowanie, dojechaliśmy do 20 tysięcy, prawie na niektórych giełdach nawet przekroczyliśmy 20 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, oczywiście później spadliśmy w tym roku. Ale zobaczcie, że jest to taka informacja, jeżeli to mówi duży analityk, to może to być taki sygnał, że jak bitcoin spada poniżej 5000 dolarów, jeżeli spadnie, to wtedy wejdą duże, yy, duże spółki w to. Zobaczymy jak mocno napompują, zobaczymy na ile się potwierdzi. Nie można ślepo patrzeć w takie newsy. Będziemy obserwować i lecimy dalej. Trade.io Jim Chrysler, CEO Trade.io, ogłosił, że giełda, flagowy produkt tej IO, zostanie uruchomiona 17 lipca. W tej chwili dostępna jest wstępna rejestracja. Oczywiście ja podlinkuję artykuł, w którym jest podany link do tej rejestracji. I powiedział pan: Jesteśmy podekscytowani ogłoszeniem uruchomienia naszej giełdy. Społeczność czekała z niecierpliwością, a więc mam zaszczyt ogłosić start 17 lipca. Uruchomimy ją testowo dla tysiąca klientów z otwartą rejestracją w kolejnych dniach. Jesteśmy pełni, że, pewni, że spełnimy oczekiwania naszych klientów. Powiedział CEO. Zobaczymy, jak to się przełoży. Będziemy obserwować. Lecimy dalej. Junior Square Ventures. Prywatny fundusz inwestycyjny planuje zainwestować kryptowaluty i technologię blockchain w przeciągu następnych 10 lat, donosi CNBC. Dlaczego nie 100 albo może 1000? <laughs> Albert Wenger z USV. E, powiedział inwestorzy pompują dużo pieniędzy w ten sektor, ponieważ jak sądzę, widzą zwycięstwa blockchainu, który może, który może być warty bilion lub kilka bilionów dolarów. To nie jest szaleństwo myśleć w ten sposób. I ten bilion to jest polski bilion. Ten pan powiedział po angielsku o trylion, bo często mi tu zarzucacie, że ja nie dostrzegam różnicy. Ja wiem, że w angielskim języku nie ma miliarda, naprawdę, nie uczcie mnie tego. Ja wiem, że miliarda w angielskim nie, nie ma. Angielski miliard to jest, y, znaczy polski miliard, to jest angielski bilion. U nich jest milion, bilion, trillion i tak dalej. Dostrzega on jednak ryzyko i wie, że nie wszystkie projekty przetrwają. Jeśli chodzi o ICO, to uznaje on je za innowacyjną formę finansowania, chociaż nie jest ona idealna dla każdego projektu blockchainowego. Trzeba mieć tego świadomość. Bazujący w Nowym Jorku USV specjalizuje się w finansowaniu startupów, inwestowaniu w organizacje, które wspierają aplikacje wspierające technologię oraz internet i serwisy web. Portfolio przekracza 100 projektów, a także kilka kryptoinwestycji, takich jak Coinbase czy CryptoKitties. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Coraz więcej słyszy się o tych, że różne jakieś tam fundusze inwestycyjne, spółki kapitałowe chcą wchodzić w krypto. Zobaczymy, jak to się przełoży na cenę. Lecimy dalej. Huobi. JT Cloud, firma córka chińskiego giganta sprzedaży detalicznej JD Group. Podpisała umowę partnerską z giełdą Huobi w celu badania aplikacji technologii blockchain oraz mechanizmu cloud computing, czyli tego rozproszonego o rozproszonego rozproszonej mocy obliczeniowej, coś co robi golem. Strategiczna współpraca ma badać aspekty takie jak usługi finansowe, IoT oraz łańcuchy zamówień. Giełda Huobi jest czwartą największą w świecie krypto z bazą w Singapurze. Na początku czerwca uruchomiła swój publiczny blockchain o nazwie Huobi Chain Project. W którym uczestniczyć może każdy. Platforma ma być używana do wymiany wartości, zbierania funduszy, a także bezpieczeństwa, zwiększania bezpieczeństwa różnych tych. Zobaczymy, będziemy obserwować. Lecimy dalej Coinbase. Wiodąca amerykańska giełda Coinbase otwiera nowe biura na zachodzie US, a mianowicie w mieście Portland w stanie Oregon. Rozważano wiele lokalizacji, ale wybrano tą ze względu na utalentowaną w społeczność Open Source, otwartą, doedukowaną itd. Biuro no wynajęta podpisano umowę na 7 lat, a w planach jest zatrudnienie ponad 100 osób. Wcześniej firma była krytykowana za niedocenienie tempa przyrostu klientów, słabą obsługę klienta. Oni cały czas działają nad tym, bo boom był na krypto oczywiście i Coinbase nie nadążył. Dodatkowo pojawiły się też plotki, nie wiem czy słyszeliście o tym, że Facebook kupi lub kupił też Coinbase'a. Na razie jeszcze oficjalnych nie ma informacji. Jak ktoś coś znalazł, to bardzo chętnie zapraszam, żebyście podzielili się tym linkiem, bo byłby to wielki wielki news. Jak wiecie, 26 czerwca Facebook odblokował reklamy kryptowalut. Oczywiście ban na ICO i na opcje binarne pozostaje, ale odblokowane zostały zostały reklamy kryptowalut. No to ciekawe. To może być duży ruch, jeżeli Facebook kupiłby Coinbase'a. I Lecimy dalej, ale oczywiście ostatni news ze strony komparik.pl. Zespół LISK w Polsce, artykuł z zespołu Komparik. LISK wraz z giełdą BitBay zaprasza na serię trzech mitapów, które odbędą się 3-5 lipca w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Oczywiście Grupa LISKA w Polsce ma 17 tysięcy członków. Jest zrobione, jest zrobione spotkanie społeczności, wspiera to BitBay 3 w Krakowie, 4 we Wrocławiu, 5 w Warszawie. Jest oczywiście konkurs, szczegóły są na facebookowej grupie BitBay Polska, mogę wam tą giełdę pokazać. A ja jeszcze nawet jako Mike Satoshi nie jestem, zaraz dołączę, jestem na prywatnym tutaj oczywiście Facebooku. Mam nadzieję, że zaraz mnie wpuszczą. Także zobaczymy. Ja osobiście chyba nie będę mógł być na tym spotkaniu, raczej na pewno nie będę mógł być. No oczywiście LISK troszeczkę dał ciała, ale wypuścili teraz swój testnet, czekamy na mainnet. Zobaczymy, co będzie. Zakład pozostaje. Kto wie, o czym mówiłem, to wie, to wie, czyżby mnie już przyjęli. Tak, już mnie przyjęli, oczywiście jestem członkiem, jestem w grupie, tak. I tak dalej. BitBay udostępnił w grupie BitBay Polska. Aha, to przepraszam, przyjęli mnie do BitBay Polska, nie do Liska. Dobra, mniejsza z tym. I to tyle, jeśli chodzi o newsy. Teraz przejdziemy sobie na spokojnie, i na szybko do wydarzeń. 1 lipca Elektro rozpoczęcie pracy nad systemem Masternodes. Notes Sia coin, fork i airdrop Hyperspace. Za 10 Cia 1 Hyperspace. Coś chyba dostanę, muszę poczytać troszeczkę. Bitcoin Gold, ulepszenie sieci, czyli z angielskiego network upgrade. 2 lipca Nexus, spotkanie w Londynie. 3 do 5 lipca, to o czym przed chwilą mówiłem, spotkanie w Polsce. Liska 4 lipca Bytecoin, ze, jakąś ma niespodziankę ze względu na swoją szóstą rocznicę. Bytecoin, wbrew pozorom, jest starą walutą. Ja Bytecoina na kopie. I tyle, jeśli chodzi o newsy. Teraz przejdziemy sobie na szybciutko do analizy tego, co się dzieje na rynku. Niech ja tylko doznajdę. Odświeżymy, a to już się odświeżyło. Market cap 258 miliardów dolarów. Może ja sobie się przesunę tutaj. Zobaczcie, jakiś strzał w górę. Przebiliśmy wszystkie dołki, które mieliśmy tutaj wcześniej, ale najpierw sprawdzimy sobie market cap, jak wygląda wykres naszego ryneczku w ciągu ostatnich 7 dni. Tak dokładnie, wybiliśmy się tutaj. Jeszcze nie jesteśmy 260, tu było 259, także market nie przebił. Tu chyba chwilowo też 259. Zobaczcie, walczymy z tą 259-miliardową. Ale jeżeli spojrzymy sobie na ostatni miesiąc, to zobaczcie, mieliśmy tutaj dołek i tak naprawdę wybiliśmy się tutaj. Jeszcze żeby pobić, to brakuje nam 300. To jest taka bariera, która nas powróci praktycznie, przebije nas na praktycznie cały miesiąc, chociaż cały to może nie, bo pierwszego byliśmy jeszcze nawet na 300 kilkudziesięciu. Żeby przebić, to musielibyśmy gdzieś do 400 dojść. Obserwujemy sytuację na rynku. Jeśli chodzi o waluty, tak naprawdę wszystko w górę leci. Największe wzrosty, Power Ledger. Power Ledger, ja zawsze mówiłem, że to jest świetna waluta moim zdaniem. Oni bardzo mocno działają. Zobaczcie, Tenex. 56% do góry, 0x33%, Bitcoin, zobaczcie, 30% do góry, Mifryl, o, Krasnoludy chyba jakieś zbyt dostały, 22%, Zilika, zobaczcie, 21%, konkurencja liska. Jeśli chodzi o Cardano, też tam chyba było. Zobaczcie, Redcoin 15%, Fanfare, Wavesy 15%, Syscoin, gdzie to było, te Cardano, gdzieś tu chyba widziałem, a może mi się tylko przewidziało, że było. A nie, było Cardano, proszę. Cardano 18% do góry, niedawno film był. Jeśli chodzi o spadki, to tak naprawdę tylko jedna waluta w tej chwili: Kryptonex z planety Krypton, Tether nawet na plusie <laughs> oczywiście 1 dolar. Jeśli chodzi o market cap, zobaczcie, bitcoin wystrzelił, mamy już oczywiście tutaj wyhamowanie lekkie. Zobaczymy teraz sobie, może dokładniej. Jeśli chodzi, ani mnie nie interesuje, oczywiście, tylko mnie interesuje wykres. Dominacja bitcoina 42,6. Jeśli chodzi o trend. O, okres ostatnich 7 dni, no to przebiliśmy. Jeżeli sobie to troszeczkę byśmy rozszerzyli, może na jeden miesiąc, no to żeśmy do ceny tutaj powiedzmy gdzieś tam z 20, nam jeszcze brakuje. Byliśmy tutaj, tu już mieliśmy ponad 7. Zobaczymy, zobaczmy sobie jednodniowy. No zrobił nam się, w, poszły strzały, tak zobaczcie, mieliśmy 5,900. Poszliśmy na 6200, później jeszcze podbiliśmy na 6400, i właściwie lecimy bokiem. No i teraz zobaczymy, góra czy dół. Tak naprawdę nikt szklanej kuli nie ma, nikt tak naprawdę nie wie. Tu żeśmy zobaczcie, tu żeśmy już zjechali chyba poniżej. Oczywiście poniżej 6000, już mieliśmy tutaj w dołku nawet 5800. Czy to jest koniec? Tak naprawdę nikt Wam tego nie powie, bo nikt tego nie wie. To nie jest tak, że wszystkie grubasy na rynku grają do jednej bramki, tak? Jeden będzie starał się zbić cenę, drugi stwierdził: ok, ta cena mnie interesuje, robię, robię zakupy duże. Podejrzewam, że jakbyśmy sobie spojrzeli na Trading View, jakbyśmy sobie spojrzeli na Trading View, nie, stay on current version. I zobaczmy sobie może wykres ostatnio bitcoina. To zobaczmy, co się dzieje. Jak wygląda kwestia. To nie jakieś Apple, tylko Bitcoin. Bitcoin do dolara. Może być na Pitstampie. Ale nie interesuje mnie. A to dniowy jest wykres. To na dniowym to może nie będzie tak dobrze widać. Włączmy sobie 4 godziny, zobaczcie na świeczkach 4 godzinnych, jakie jak były strzały, tak? jakie transakcje kupna. Jeżeli przejdziemy sobie na godzinne, to też zobaczcie. Praktycznie w ciągu tu była jedna świeczka, 22, kolejna o pierwszej w nocy. Pierdyknęło w górę, kupione dwie duże transakcje, tutaj było trochę zbite. Kolejna w górę, zobaczymy, obserwujemy sobie na spokojnie. Wcześniej zobaczcie, podobnie mieliśmy ze spadkami, ale zobaczcie, że już to samo tutaj było, tak Jak dolecieliśmy do dołku, w którym tam to było, to mi sam sobie przeszkadzam. Jak dolecieliśmy tutaj sobie do dołku, gdzie było 5,788 około. To zobaczcie, jaki strzał był cenowy. Poszło aż praktycznie tutaj. Tak samo wcześniej jak były te spadki. No, oczywiście, dzisiaj się już po, nie powiedziałem, o tym, po, pojawił się news, że pojawił się oczywiście news, że Lighting Network nie działa tak, jak powinien. Nie działa, nie działa tak, jak powinien. Nie, nie, nie jest tak, jak, jak to miałoby być. No i oczywiście, no i oczywiście już tutaj pewnie, że chcą może zasiać jeszcze panikę na rynku, żeby może jeszcze zbić tą cenę, bo może jeszcze grubasy się nie obkupiły albo jeszcze walczą ze sobą. Zobaczymy, co będzie. Teraz tak. Oczywiście wiecie o tym. Kilka słów podsumowania. Włączyli mi reklamę na Facebooku, znaczy, przepraszam, na Facebooku, na YouTube. Ja chcę przed miesiąc przetestować. Zobaczymy, czy to w ogóle coś z tego będzie. Czy to jest w ogóle sens. Na pewno są wyłączone reklamy. Wyłączone są reklamy, jeśli chodzi o filmie w środku. I ja nienawidzę, jak film jest przerywany reklamami. Nienawidzę tego i powiedziałem, że nigdy w życiu w moich filmach nie będą reklamy przerywały filmu. To jest największe dziadostwo, jakie może być. To nie jest Polsat, czy TVN, czy telewizja polska. Tutaj nie będzie takich reklam. Przed, po filmu mogą być i tak dalej. Druga sprawa. Pozdrawiam oczywiście moją największą fankę. Madzie, moją chrześniaczkę, która jest najmłodszą, największą fanką mojego kanału, ogląda zawsze live livestreamy i po półtorej godziny zasypia. Także pozdrawiam z tej strony, jak najbardziej, najmłodszą, największą. Teraz tak, kolejna sprawa. Jak wiecie, bardzo dużym odzewem cieszył się film o, właściwie seria filmów o Kopaniu także bardzo duży odzew, bardzo Wam się to podoba, mamy mnóstwo pracy przed sobą, troszeczkę niestety cierpią na tym moje researche walutowe, ale postaram się to nadgonić w tym tygodniu, mam nadzieję te łabi już zrobię jak najszybciej, kolejne filmy będą się pojawiać, na pewno będzie live stream z tego jak składać koparki, ja będę na żywo składał koparkę, Włącznie z czymś takim, jak później wejść do BIOS-u, uruchomić będzie też film o tym, jak sobie zainstalować Linuxa na pendrive. To będzie też pokazane, wszystko, jak sobie użyć Simple Miningu. Będzie film, też kwestia to, co szybko dosyć poruszymy, to są kwestie energetyczne, czyli kwestie wydajności energetycznej, kwestie taryf energetycznych i tego typu rzeczy. Jaki to ma wpływ na kopanie, na Wasze koszty, chyba każdy wie, że bardzo duży. I to właściwie to tyle na tą chwilę. Także jak zwykle zapraszam Was do komentarzy, w najbliższym czasie rozstrzygnę konkurs, wszystkie zgłoszenia, które były z konkursu, które, w którym mówiłem o kryptowiki, w słonie, które robiłem, przepraszam, z kryptowiki, już zgłoszenia są zamknięte, ludzie, którzy wysłali swoje portfele wavesowe dostaną te tokeny, ja prześlę tylko do kryptowiki, żeby oni Wam to wysłali, będę robił airdrop tokenów użytkowych, jeszcze w tej chwili Wam nie powiem jakich, ale będą to konkretne użytkowe tokeny. W niedługim czasie który można będzie użyć konkretnie, będzie o tym oddzielny dedykowany film. Kolejna rzecz, będzie teraz 11 konferencja. Nagram o tym też oddzielny film. Ja będę pierwszy raz w życiu prelegentem na konferencji. Także 11-12 jestem w Warszawie. Jakby ktoś miał ochotę się spotkać, pogadać chwilę, to zapraszam oczywiście jak najbardziej. Konferencja niestety będzie płatna. Nie jest to duża kwota, bo to jest niecałe tam 100 zł 98 chyba, czy 99, coś takiego ale tak jak mówi, ja będę opłata jest po to, żeby pokryć pierwszy raz organizowana jest to, żeby pokryć wynajem sali, tego typu jakieś koszty tam nikt z Was jakieś kasy nie będzie półtorej tysiąca brał za jakąś strefę VIP czy czegoś takiego, bilety będą normalnie do nabycia dam link, tam zrobię, zrobię o tym film i to właściwie to tyle na tą chwilę oczywiście zapraszam w niedzielę na, na kry, kryptowalutową niedzielę jeśli chodzi o to będzie oczywiście po przerwie tygodniowej, już nie ma żadnego meczu. Polska reprezentacja odpadła. Nie popisaliśmy się na mundialu. Dobra, tyle, bo już gadam tutaj jak głupi. Pozdrawiam Was wszystkich oczywiście. Miłego weekendu odpoczywajcie. Do zobaczenia w niedzielę. I żegnam się z Wami. Do następnego razu.